Dziękujemy. No, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. I przepraszam, że tak czasem mocno. Nie wchodzi. Mój łysalko, mój łysalko. Teraz ostrożniej. Mój łysalko, tak z Łukasza, mój wysolku. Ja, patrzymy. Nawet Jasper IRL z Łodzi, zoo, podrywanie, pizza i opatiro. Zobaczymy. I znów w tym pięknym zoo. O. Dawid bardzo nalegał, także odgrzewamy kotlet, ale później sobie coś zjemy dobrego. Pawie, masz zakaz na pawie, pamiętaj. Nie mam zakaz na pawie. Masz zakaz na pawie. Ja p***am jakoś tego streama, jest taka bo kochany, tutaj jest mega słaby zasięg. Jak mają kobiety w krzakach sikać? Normalnie usiąść. No racja. Z małą prośbą o skromne gagri gagri dla obojga jego rudych kompanów. Gagre, 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 gagre. A gdzie masz swoją ładną szczękę, Dawid? Nie mam. Jak tak? Co? No właśnie. Co z nią zrobiłeś? Nie zakładam jej. Czemu? Bo muszę iść do dentysty, żeby mi po pierwsze powyrywał te zęby, które mam po prostu do wyrywania, do wyleczenia, wtedy mi założy. A które masz do wyrywania? Tu mam do wyrywania kilka, tu mam i tu mam jeszcze. Wszystkie. To ci wszystkie będzie wyrywać? Nie, nie, tutaj mi wyleczy, tu mi wyleczy, tu mi wyrwie i tu mi wyrwie. Ale po co oni mają leczyć te zęby Dawidowi, jak on i tak nie będzie ich mył i tak dalej. Lepiej to od razu wszystkie wyrwać i tą protezę mu założyć. Taką na górze i na dole, żeby zawsze ją miał. Bez sensu leczą te zęby w ogóle, moim zdaniem. Wie. Ja planuję za 2 lata rodzinę zakładać, także... Co robić? Rodzinę zakładać. Z kim? No to się zobaczymy. Od Rudy się odwal, Wiktorii. To jest moja dziewczyna. To jest moja dziewczyna. Ty też masz dziecko w drodze, także nie możesz zmieniać kobiet tak szybko. Mogę. Ty się z alimentami nie wypłacisz. Wypłacę się. Dawid, no pchaj do przodu. Nieaktualny, ja pierdolę. Pamiętasz o Dawid? Tu się poznaliśmy. No tu się poznaliśmy, pamiętam. Ile, Szyszka, ile masz lat? 24. 24, to już stara dupa jest. Ty się nie odpal, to jest moja dziewczyna. Mówisz? Tak, moja dziewczyna. Moja dziewczyna ta jest. I znowu ją całuję. No nie mam chyba tutaj, wiesz, żadnego podjazdu takiego Sigmy. Na razie. Idziemy tu! O nie, tam były pawie. O, czy dzisiaj jest hej tak tak, czy hej nie nie? Hej tak tak. Tak. Dobra. Co to jest Dawid? Pamiętam go. Kto to jest? Pamiętam, że patrzyłem mu się na dupę, jak byliśmy tutaj. Co to jest? Nie wiem. Wyżej masz napisane, na czerwono. G-W-A-N-A-K-O-A-N-D-Y. Mhm. Ta literka obok ty nie znam, ly... Ta literka obok ty nie znam? To jest nieznajoma literka, nie wie jeszcze. Sy, ki, Kasia i literka obok w drugiej stronie. No, a czy jak to przeczytasz? Nie chce mi się czytać. Gwa... Gwanako andyjskie. Gwanako andyjskie, dobra, idziemy dalej. Nie za daleko, dobrze? Bo pawie są agresywne. Co? Pie, tu jest pies leśny. Pies leśny? Serio? No. Szykuję tego psa leśnego. No gdzie masz tego psa leśnego? Nie ma go tutaj. Może się schował tam już. Wiesz, tam nie wejdziemy. A tam się schował. No to co mam z nim zrobić? Dobra, już to idźmy dalej. To jest pojebane, że on zna całe ułożenie klawiatury, a nie zna alfabetu. No jak tyle lat tak korzystał z tego, to już mu się zakodowało w głowie. Ale słodziutki. Tu czy myślisz, że za parę lat będzie Dawid używał AI do czytania? Tak! Już nawet jest coś takiego. Już nawet teraz jest coś takiego. Więc kwestia czasu. Jej, jak słodziutka. Jak sobie je. On żyje? Żyje, żyje. No żyje. Do ciebie się nie rusza. No bo może śpi. A ty się ruszasz jak śpisz? Nie. Dawid. Nie? Dawid, nie bij żabki. Czerka. Tutaj są trzy, zobacz. Gdzie? Trzy żabęcje, widzisz? Widzę, ta żółta. A ty masz jakiegoś zwierzaczka? Miśka. O, co tam u miśki? Dobrze. Chodź, bo tu nie ma internetu. Dobra, chodź.
Nie, to nie był Paw. To nie był... Dawid! Oho. Dawid! Dawid! Poczekaj, poczekaj, poczekajmy na Wiktorię. Masz. Halo? Takie pytanko, czy Dawid może pić energetyki? Jednego może wypić, tak? Aha, jednego może. Dobrze, okej, okay, to dam mu jednego w takim razie. Dobrze. Jednego przed snem tylko może wypić. Dobrze, dobrze, nie więcej. To pozdrawiam. O nie. Nie odwracaj się. Dawid. No nie, poczekaj. Paw. Dawid, okej, okay, poczekaj. Dawid, ale nie, Dawid. Nie dotykamy Pawia, obserwuj go tylko, proszę. Delikatnie, Dawidku. Ten sam Paw. Dotykaj. Trochę ten sam nawet. Jak mu urwiesz to pióro? Nie mam zakazu na Pawie. Nie mam zakazu. Mam. Ale te Pawie dziwne odgłosy dają. Déjà vu delikatne. Dobra, to czy moja energetyka, napij się. Masz pozwolenie od swojego szefa. A gdzie jest energetyk? Od szefa pozwolenie na energetyka. Może przestraszyć, jeszcze cię krzywdę zrobi, a możesz mu przypadkowo zrobić krzywdę. Ucieka od niego. Widzisz, Dawid, on ucieka. Dawid, on ucieka. On nie chce, on się boi, widzisz? Ucieka ten Paw. Boi się. Dobry energetyk? No. A po chuj mi go zabrałeś? Ciszej. Po co mi go zabrałeś? Ładniej, o. No bo nie wiedziałem, czy możesz, bo ty masz serduszko, wiesz. Nie mam nic ze sercem. A, czyli wszystko w porządku z tobą? Wszystko w porządku. Hmm. Wygodniej ci będzie. Pijesz ze mną? Nie, dziękuję. Napij się. No, dziękuję. Może zróbmy za darmo. Jak, w sumie to są twoi widzowie, fani. Nie, co ty, ja też muszę na tym zarobić. Okej. Okay. Ile masz bitringu? Czego? Bitring, ile masz zasięgu? Bitringu? No, ile masz? Nasz Legawin? Bitring. No, znam. Skąd? Kiedyś gadałem z nią na TikToku. I co ci powiedziała? Miła bardzo. Okay. A gdzie jest Ela Gabin? W Krakowie. Serio? No. O, to musi pojechać do Krakowa, do Eli Gabin. O nie. O nie, nie, zostaw tego Pawia, zostaw. Widzisz, ucieka niestety, no. Ale widzisz, udało ci się podejść do niego, także już go gonić nie musisz. A za kim jesteś, za Patiro czy za mokrym sucharem? Za Patiro. Mówisz? I co, Patiro wygra? No. A wiesz, że dzisiaj walczy? Patiro? Tak. Ale gdzie, na Fejma czy na Prime? Na Klaucie walczy. O, to musimy, to muszę pójść na Klaudia. Nie pójdziesz na Klauda, nie wiem, gdzie oni walczą dzisiaj. W Katowicach chyba. W Katowicach? No to nie ma na... szans. Co? Jaką miałeś najmłodszą kobietę? 16. Ile miałeś lat wtedy? Chyba 17. A, to luz. To małego byśmy poprosili. Jaki macie? Tutaj są wypisane. Mamy gumę balonową, tutaj frytki cytryny. Gumę balonową. Wow, nie podrywał tej babki od lodów. Duża to małpa. Co to jest za małpa w ogóle? Tu pisze. Makak? Makak Wanderu. Przypomina ciebie bardziej. Czemu mnie? Ale cię przypomina. Ja nie mam takiego ryjka. Ale masz takie wgniecenie. Gdzie mam takie wgniecenie? W czym? Tutaj masz wgniecenie. Ale to jest od dzieciaka mam, tak się urodziłem. Powiem tylko małe. No nie wiem. No. Co to nie za małpy? Małpy? Ale dziwna włochata małpa. Co to jest? Gereza abysyńska. Też mam takie wgniecenie jak ty. Śmieję. Gdzie mam takie wgniecenie? Tutaj masz wgniecenie. Ja mam rogi.
Pierogi, kupi pierogi. Popatrz, tam śpi to. Dobre to chociaż? A zimne. O Jezu, te dziąsła Dawidowe. Powoli. Dawidek myśli. Myślę. Gdzie dalej iść? No. Dawidek tworzy myśl. Przed siebie idziemy. Dawid, tam masz paturę? Nie mam. Nie masz? To jest? Krewetka. To jest krewetka? Tak, krewetka. Ale jaja, niebieskie krewetki. To mniejsza, a bywa taka ogromna jest, taka cała ręka prawie, albo gdzie? Mniejsza. W morzu. Chyba sobie filmiki na YouTubie, jak łamią krewetki. Ale jak w Polsce? No, w Polsce łamią. To są krewetki. A to co to jest? A to są te... Nie wiem. To na pewno są krewetki na bank, bo ja wiem. Dobra, dalej. O kurde, ale rybo. Ty, to nie jest pirania? O Jezu. Nie, to nie jest pirania. A jakie zwierzątko chciałbyś mieć najbardziej? Węża. Węża. Podobno mordy do ciebie ma. Która? Ta. Fotogeniczna. To do szyszki bardziej. Nie, do rudej nie szyszki. Bardziej do niej, do ciebie pasuje tam. Czemu? Ale ja mam prosty ryj. Ale oczy masz takie jak ona. No. A co tam mają dobrego? Kurwa zimna. Ja będę miał czwórkę dzieci. Ale na pewno nie z nią, odniesie od was. To jest moja dziewczyna. Aha. Oj, Dawidku, wiesz co? Żebyś w takiej ciężkiej sytuacji mi musiał stawiać. Za każdym razem, naprawdę. Nawet mi musisz przyjaciółkę zabrać. Muszę. Czemu? Musi. Czemu mi to robisz? Bo takie życie. Warel. No co dla mnie pokazujesz? Patrzcie, widzowie, jak Na słonika pokazuję. Nie, jestem małpką. To moja małpka. Znowu. Proszę cię, Dawid, bo już troszeczkę przysadzasz. Moja małpka. Wcinasz te lody, Jasper, czy co? Wcinam. Chciałeś zobaczyć zwierzątka. Chcesz, te lody, że tak patrzysz na nie? No, chciałbym trochę. Masz. Ale nie, podziękuję. Masz. Nie, no jest okej, to wyrzuć. Masz, mówię. Wyrzuć. Nie. Tak. Proszę cię, jak ci daję, to weź. I co mam z tym zrobić? Zjedz. Trzymaj głośnik na moment. Głośnik. Łyżeczką. Palcami, Adam, proszę cię, no. No czyste. Łyżeczką. Jezus. Polizałeś telefon? Nie. O co wam chodzi? Polizałeś telefon. Może ja was same tutaj zostawię, jak tak się obciskujecie, się tylko do mnie czepiacie. Telefon? Dobra, idziemy zwierzaki oglądać. Więcej się z nimi dogadam niż z wami, hejterzy. Niech sobie dowiedzie, no. Ale się nie dziwię. Adam, gdzie chciał telefon? Adam, bądź grzeczny dla niej. Jestem grzeczny. Temu Pawiowi mogli dać tego loda. Znoczy psi ode mnie. Jeden i drugi. Nie tej grzeczny dla niej. Przypominam, że tu jestem opiekunem. Tak? To ja mogę teraz pójść sobie. Nie możesz pójść. Mogę. Nie możesz. A to może myślisz, że mogę? O co? Nie, już nie zakładajcie, już. Daj mi te lody, jak ty nie chcesz zjeść. No. Trzymaj ten głośnik. Dzięki. Papugi. To nie są papugi. Nie wylizałem. Wylizałeś telefon. Nie wylizałem. Polizałeś go językiem. Nie polizałem. Nie kłam, Adam. Wszyscy widzieli. Ja nie kłamię. Gdzie? Tu. Moto? Ty taki hipopotam tam masz życie, ma wyjebane w te wszystko. Moto, jak tej bajce. Madagaskar. Madagaskar. No. O. Czego? O Boże. Przełącz to. Co to jest za dźwięk? Weź to. Przełącz to. Do niej tylko leci. No to wyłącz to. No i co z tym, Dawid? Umiesz grać w bilarda? Umiem. A w kręgle? Umiem. Chciałbyś skoczyć na kręgle albo bilarda?
Na bilarda bardziej. Na bilarda bardziej. Poczekaj, tu powiem widzom. Czułaś mnie? Tylko no, cicho. Widzowie, Adamczyk blizał telefon. Tygrys. Gdzie masz tygrysa? No zobacz. Tygrys. Syberyjski. O kurwa, od 100 do 300 kg taki tygrys. Ja bym pandę zobaczył. Rudą pandę. Tak, Sagittarius, to przecież ja to pokazałem na live, nikt o tym nie wiedział wcześniej. Z przesady. Nie ma rudej pandy, nie ma tu takiego jak ruda panda. Jest ruda panda. Nie ma. A jakie są pandy? Biało-czarne. No i rude. Ty widziałeś kiedyś rudą pandę? Chyba nie. No wpisę ruda panda. Przecież to w ogóle ja Dawidowi dopiero wstałem. Nie, co ty, pojebało cię, ja nie będę tak... O! Bocian. Bocianek. Bocian? Kangury. A wiesz, gdzie kangury trzymają swoje dzieci? W worku. No. Znudziły zwierzęta. No znudziłem zwierzęta. To co, Dawid, ty wchodzisz do zoo na 5 sekund i potem wychodzisz? Jakie na 5 sekund? Ile byliśmy w zoo? Długo byliśmy. No z 5 sekund. Tak, 5 sekund, 3 godziny byliśmy w zoo. Jak nie więcej. Co ty mi łasujesz w ledki? Jest bilard też w kręgielni? Dobra. No nie pierdol, bizon. O kurwa, bizon. A bizony są z Afryki? Nie, z Ameryki chyba północnej. Z Afryki. Amerykański bizon. Czy to południowa? Ameryka północna. Ameryka północna. Ładnie to wygląda. A tu jest za gorąco. Jakie 10 wiadomości napisałem? Pojebało go chyba. Cicho, dzieci. Ale mój dziadek musiał ściemniać. On kiedyś mi opowiada, że on polował na bizony i taką górę czaszek, kurwa, nawet, aż zrobił z nich. Tu są. Przepraszam. A ciebie muszę zapalić zaraz, bo mnie... Kto? Ten twój modelator. No dobrze, no ale to przez przypadek. Dobra. Powiedziałeś zimne piwko. Nie powiedziałem zimne piwko. Powiedziałeś zimne piwko, ale nie dokończyłem zdania. Ale ty, Dawid, nie pijesz alkoholu. Nie piję. A czemu? Bo alkohol schodzi na zdrowie. O. Co jest? Dawid nie lubi alkoholu, nie cierpi, bo się naoglądał. Często ludzi pod wpływem i go przeraża już. Co jest? Ej! No palicie! O co chodzi? Bo nie chcę. Halo! No halo! Palicie, dlatego nie będzie. Ale co nie będzie? O co chodzi? Ale nie ma dymu, co jest? O co chodzi? Co jest? No ale nie palimy teraz! Aha, co to kurwa ma być? L... Ty no, ale o co chodzi? Nie życzyć tego, może nie lubi, po prostu, no trudno. A o co chodzi? Ty pierwszy raz tak widzę, żeby takie coś było. No. Ty, ale czemu on pojechał? Też nie rozumiem. Racja. Taksówka zobaczył Jaspera Jadamcego i ucieka. Kurwa, możliwe. Przepaliłem to, on zauważył i do mnie się czepiał. Za ile? Taksówkarz i zobaczył spalę papierosa i od razu wycofał i odjechał. Chamstwo normalnie. Opowiada Dawid następnemu taksówkarzowi, kurwa. Chamstwo. Ten dobry papierosa i od razu wycofał i pojechał sobie. Co za cham. No może Dawid, może nie lubi palaczy. Jeszcze tak pokazał. Tak i tak. Nie pokazał faka. Nie tak pokazał, tak i tak. Jak? No tak i tak. Nawet mnie widzowie nie wkurwiacie z tym gazowaniem, bo was kurwa wszystkich posadę do pionu. Spokojnie. Nie wkurwiacie. Dawid. Taksówkarz słucha, jak Dawid mówi, że widzów kurwa do pionu postawi. Tak, zwykła strzykawka. Pokaż. A po co teraz? Pokaż. Nie, no zaraz wysiądziemy, spokojnie. Czemu ty masz sos w strzykawce? A czy wiem, o co chodzi z tym gazowaniem, co mówi? Właśnie nie wiem. Co? Bo dostałam, no. Chłopak nie miał wciąż. Zero reakcji. A mi się wydaje, że ten zawód taksówkarz to już dużo takich dziwnych akcji pewnie te osoby
mieli. Takie różne, kurwa, jakieś historie dziwnych klientów. Możliwe. Wzięłaś od Fica sos w strzykawce? No. Adamce go gazują prawie za dzień? Co wy gadacie? Ja pierdolę. Serio? Co, on tak funkcjonuje? Nic nie robi? Jakoś innych streamerów tak nie robią im. Że chodzą, robią live'y i ktoś ich gazuje. To co tam chodzi u niego, nie rozumiem. Dziwne. Ja próbowałam. Dobry. Pierwszy taki. Tu jest klip, ale nie pokażę na live. Masce, specjalnie. Masakra. Co jest, kurwa? On coś komuś zrobił? Skąd? Czemu komuś aż tak zależy, żeby, kurwa, podejść do Adamcego i takie coś zrobić? Co on, kurwa, zrobił? Dziwne, giga dziwne. A co? Pogodziłeś się już z Patiro? Nie. Nie? Patiro nie chce się pogodzić. Patiro się nie chce pogodzić, jest drama z Patiro. Serio? Powiedział, że... Po prostu ludzie są zjebani. To znaczy widzowie Adamczyka są najbardziej złośliwi, popierdoleni widzowie wszystkich streamerów. No tylko, że wiesz, on na własne życzenie to sobie robi, co nie? Zobacz, jaki tam, kurwa, chlew jest jebany. Tam na czacie i tak dalej. No ale on nic nie robi, syn. No to chyba chce mieć takich widzów, co go gazują, nie wiem. Dawid Jasper robi chujowe live'y. Kiedy tak powiedział? No przed chwilą na streamie u siebie. Serio? Tak. Działa. Powiem ci krótko, Patiro, chuj ci w dupę. To powiedziałeś, że on chujowe streamy. Chuj ci w dupę. Dobra, nie, no ale tak bez przesady, Dawid. Jebać cię, Patiro, ty masz chujowe streamy. Masz dramę z Adamczykiem. Masz dramę z Adamczykiem, chuj ci w dupę. Wycof język. O, przepraszam, o Boże, przepraszam. Co to było? Przepraszam. Ostry? Przepraszam. Troszeczkę za dużo. O kurwa. Nie bluźnij, Boże, nie bluźnij. Nie wymiotuj. O Boże, kochany. Nie no, o Jezus, aż o Boże. Tak? O Jezu, ostre to było? Czas, leciutko. To jest ostre? Poczekaj, o Boże, gdzie to jest jakiś ten? Chodź do sklepu szybko, chodź do sklepu. O Boże, kochany, nie wiedziałam, że aż tak. Zadaś spokojnie. Oddychaj. Daj wodę. Właśnie woda nic nie da, w tym jest problem. Daj mu wodę. Kurwa, ty nie możesz pić takiego ostrego sosu, bo ty, kurwa, wymiotujesz. Rady daję. No, co nie? Ja już teraz, malutko, wiesz. Dobra, już nie wymuszaj na niej. Nie wymuszaj na niej. Dobrze, Dawid, mogę? Proszę. Jestem nie. Tu opiekunem ciebie i tutaj koleżanka próbuje mnie otruć. Bierz sos. Bierz sos. Ale troszeczkę, bierz sos. Ale wzięłam troszeczkę. Bierz sos. Daj strzykawkę. Nie, bo to daj strzykawkę. Ja ci dam. Daj strzykawkę. Bo ja potrzebuję lodu wtedy. Chodź, Adaś. Idziemy do żaby. Bierz tą strzykawę. Nie, bo mnie głowa boli po tym. Ja już wzięłam. Troszeczkę, bierz. Klipy. Mówicie, że już to wyprałam. Aż się cała blada zrobiłaś po tej strzykawce na twarzy. O. Jak ma na imię dziecko Dawida? Jeszcze nie wiemy, jeszcze nie daliśmy imienia. Nie wiemy. Co on wymyśla? Tylko nie nazywaj go tak, jak chciałeś go nazywać. Adam Grabowiecki? Nie ma dziecka Adam Grabowiecki, już ci mówię. Adam! Ma są inne imiona niż Adam. Adam pasuje. Adam Grabowiecki, syna, kurwa, z innym nazwiskiem. Czemu? Bo to ładne imię. A to prawda akurat. Ty masz na nazwisko Wójcik? Co? Wójcik masz na nazwisko. Tak. No to Adam Wójcik, co lepiej brzmi? Adam Grabowiecki czy Adam Wójcik? Adam Wójcik. Nie. O. Adam Wójcik. Jak będziesz miał rude dziecko? Nie będzie ruda. A jakiego koloru ma włosy partnerka? Blond. Jasny? No. Coś mi się powiedzieć nie chcę. A jak będzie córka? Nie będzie córka, bo okazało się, że syn będzie. Adam Wójcik, syn Dawida Jaspera. Będzie. Po 2 miesiącach? Tak, po rentgenie, byliśmy na rentgenie. A wolałbyś syna czy córkę? Syna. A czemu? Bo z córką się nie wytrzymać, a z synem tak.
A normalnie chłopaki na streamie trzeba podchodzić do laski, dawać jej klapsa w dupę i mówić, żeby się słuchała, jak nie to wpierdol, tak? Nie! Na twoją główkę! Tutaj widzę. A z kim masz? Z kim miałeś dramę? Z Patiro. I Patiro walczy na klauncie teraz? Tak, z Sucharem. Z Sucharem? Na kogo głosujesz? Na Suchara. Ja na Patiro. Mówisz? Na serio. Ile mówisz, że Patiro wygra? No wygra. A czemu tak uważasz? Bo Patiro to jest super człowiek. O. Rel. Przed chwilą co innego słyszałem, ale już chyba to nieaktualne. Nieaktualne. Dalej czy szczypie? Boli cię? No delikatnie, ale jest okej już. Na pewno? Tak. Miło, że się martwisz, miło. Wiecie ile kręgle kosztują? No. Strzelaj. 200 zł. I to nie na całą godzinę. Za ile? Kręgle, następne kręgle kosztują 200 zł? No. Ona chyba powiedziała 290. 190. Czemu tyle w ogóle za kręgle? Czy będzie płocki git? Będzie, po Dawidku będziemy oglądać. Ty, czemu jakiś chłop nam zdjęcie z tyłu robił? No racja. No, racja. O, zaczyna się, kurwa. Ten na pewno te dzieciaki, kurwa, jebane, ale to jeszcze dzieci, kurwa. Już mamy obserwatora tutaj, Dawid. Ty, jestem ciekawy, czy tutaj są jacyś widzowie tak w okolicy i wiesz, nie no, z gazem to raczej nie. Nie zrobiliby tego, jak wy jesteście. Wryja by dostali bardziej, kurwa, i by zrobili. Mówisz? Tak. Ale dalej nie mogę z tego gazu, kurwa, to jest niesamowite. I co on tam na live powiedział po chwili, po tej sytuacji? O, widzowie, znowu my gazem obsikanie, dzień jak cały dzień, kurwa. Co on tam dalej mówił? Co za pojebana sytuacja w ogóle, że taki coś na live ma. A wryja by dostali, by z gazem by skoczył. Kliknąłby na ciebie, jak on tu zaszedł, kurwa, założył mu dźwignię, kurwa, i go skopał. Jakbyś mu dźwignię założył i go skopał? On by ci psikał, bym go tył zaszedł, założył mu tak dźwignię na szyję. Nie, na szyję. No. Specjalnie to robi, bo to z tyłu kasę ma. Dawid, nie trzeba klikać parę razy, już raz klikniesz, jest git. A nie wiadomo, czy się uruchamia. Tu stawka? Nigdy jeszcze się nie miał takiej sytuacji. No bardzo dziwne. Ale to od razu podejrzane, że gościu taki zamaskowany idzie. Może to tylko ja jestem takim świrem, ale od razu coś kurwa by mi nie pasowało. Daj mi do widza. Co? Daj mi do widza. No. Widzowie, weźcie się na coś odpierdolcie to Adamczyka. No kurwa, co ty z paluszkiem? Cały czas pierdolicie w kółko. Weźcie się ogarnijcie, bo naprawdę w kurwie się zaraz i będę was banował. Jak wyjdę na live. Wspiera Dawid. My kurwiacie. Dobrze, ale jeszcze musimy... Jaką pizzę? Salami, kiełbasa, pieczarki, szynka i tego, i jalapeno. Jalapeno? Jalapeno, tak, zamówiłem. A ty lubisz ostre? No, lubię. Cokolwiek sobie wziąłeś jeszcze? Tak. O! Zapłaciłem 77 zł. Za co? Za pizzę i za kolę. 77 zł za pizzę, ja pierdolę. No zobaczymy tą pizzę, co to jest w ogóle? Twoja. Za jedną pizzę? Tak, 77 zł plus cola. Na co ty wziąłeś pizzę w takim razie? Dużo. Chyba. Chyba czy mega wziąłeś? Nie wiem. Teraz się pójdę spytać. A jaka ta pizza będzie duża? 47 zł. No dobra. Ale wiem, że się rozliczamy z tego. Tak, rozliczamy się, bo pizzę postawiłem. To zdrówko, kochani. Za taki luźny, wolny dzień dzisiaj. Zdradzisz mi jakiś sekret swój, Dawid, jak dajesz radę? Jak daję radę? Trudno się wyśmiemy z babami. No to jak? A to co robisz? Trzeba mieć wielką cierpliwość. Ale ruda jest moja, patrz. Jakie ma tyłek.
W bardzo prosty sposób określa swoje uczucia, prawda? Tak. Pestysetki, chcesz jednego? Płaka pestysetę. Zapal sobie, mocny. Bardziej niż te twoje chujowe papierosy, które paliłeś. No nie pierdol, że jedziesz sam, jedziesz bez Rudej. No bez Rudej jadę, Ruda zostaje w Łodzi. No to ja się nią zajmę, jak ciebie nie będzie. Ale przyznam się, zajebicą dupę. Kurwa. No ma. No ma. A twoja nie ma lepszej? No. Co no? No ma. Ma lepszą? No, ale do porównania do Rudej to nie. Aha. Ta jest zajebista. Taka trzysiowata. Można zdjęcie? Można, śmiało. Siemano. Siemano. Ty strasznie nas kurwa, że gazem nas potraktują, jak dojedziemy tam kurwa do tego. Pojebani są kurwa. Ty co, on się tak kurwa po brzuchu masuje? Jakby w ciąży był, kurwa, dziś kopie. Gazem nas potraktują, jak dojedziemy tam, kurwa, do tego. Pojebani są, kurwa. Psychiczni, kurwa. Ja z Uberem tutaj, na bilard, kurwa. Zgadnij, ile bilard, kurwa. Bilard, kurwa, nie ma miejsca, a kurwa, za kręgle, kurwa, 200 zł. O kurde, bela. Ja bym pomógł Dawidowi. Chłopie, co ty żeś wziął? Czekajcie. Jak to moment kabel wyrzuci, to sorry, ale... Znów jest uszkodzony. Dobra, działa. Mogę podłączyć? Boże, to jeszcze jedna pizza, jeszcze ciekawe, czy to zjedzą. O kurwa! Ubrudził się. Ja co się stało? Kurwa, co? Na chłodnik pójdziało. Czuję w żołądku takie bulwersy delikatne. Ten sos to był tak długi pomysł, żeby to brać. Jestem cały, jestem pomidor. I kurczę, miałem tam pieniądze jeszcze, kurczę, w kieszeni. A ty gdzie masz ten kurczę? Jasper powinien mieć aparat słuchowy, kurde, powinien mieć. Bo to dużo osób nie wie, ale Dawid trochę też jest przygłuchy, nie tylko ślepy trochę, ale też głuchy jest lekko. Mu się często słowa mylą, tak nie słyszy do końca. Kurde, w plecaku? Na plecaku, to miałem pieniądze jeszcze. No dobrze, to trzymaj. Wiesz, że panią tej kurki oddać. No oddam ci kurkę, będzie ci nie zabiorę tych 200 z kurki. Co? Nafidowany jestem. Czym? Jedzeniem. Lecy mały. Lecy mały. Kurwa. Co to powiedz? Jak na obywatelską pojedziemy, to zaraz do pana Ryszarda zadzwoni i podjedzie w inne miejsce. Mordo, słuchaj. Dokładnie 177 w tej chwili. 100 zł plus 77 za pizzę. No cóż, nie mam wyboru chyba. Dawid to specjalnie robi z tą zakrętką, tylko żeby ta szyszka się schyliła. No na co dać te pieniążki? Na jaki cel? Bo tam dwa cele już będą na tipki. Na wakacje. Nie? Na wakacje? Tak. Ile na wakacje potrzebujesz? 1000 zł. O! Do Anglii. Ja pierdzielę. Anglii? No. Gdzie do Anglii lecisz? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, idziemy? Widzę, że myślę, że kolejna. Ty, panie mądry. Na live nie mów tego numeru. A kto podawał mój numer publicznie? Ale nie podaję teraz. A kto podał mój numer publicznie? Ale teraz jak mi dasz numer, to ja nie likuję numeru. I nie chcesz podać? Poszło. Grzechu, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No, ty masz z Patrio dramę. No. I Patrio mówi, że ma chujowe live'y. No.
Znaczy jebać go. Jebać Patiro. Co on się o nim mówił? Nie no, mówił, że jesteś spoko ziomek ogólnie. Tylko. Muszę mnie przerobić taki na u tata ruchowym. Przepraszam. Kurwa. No i skipnąłem. Nie skipnąłeś, tylko wyciszyłeś. No wyciszyłem. Kiedy dwa, jak coś tak. Ale ty pięknie wyglądasz. Oooo. Ale ruda swoje nie za ciebie. Ruda jest moja. On tyle razy, Kamina, on już chyba 10 razy ją pocałował. Miły. Zobacz, Dawid, jak ty działasz na kobiety. No wiem, bo ruda jest wyjątkowa, ruda jest moja, tylko znowu moja. Ją pocałuję? Tylko będzie moja. Siema. Miły jesteś naprawdę, Dawidku. Przemiły, przekochany. Dzięki. Dobry? Dobra, jak będzie wywalać chłopaki przy wejściu czy wyjściu, no to sorry, ale... Przepraszam. Jezu, takie coś w taksówce, kurwa. Wyślij to! Już. Tak, jadłem. Siema. A czemu ty to mówiłeś w ogóle? Nic takiego nie mówiłem. To jest przerobione. No. Okay. Jak wszystko. O, tak jak siema. No. Dziękujemy. Pamiętasz 170 zł? 180 zł, tak jest, Dawidku. 170? Aha, bo jeszcze za pizzę. Tak, jeszcze za pizzę. No za pizzę. Oczywiście, Dawidku. No to umawiamy się, że gdzie to lajba i my wyślesz. Dobrze. Halo? My się w sobotę wyjeżdżamy. O, Dawid przez telefon mówi. Dobrze, Dawid, to nie obi... W sobotę wyjeżdżamy, to w dzieli będzie. Dobrze, Dawid, przemyślę. Dobrze, przemyśl. Dobrze, dam znać. Dobrze, odezwę się. Te podkreślenie. Okej, cześć. Podkreślenie Arcade jest 5 zł. Adam, powiedz Rudej, żeby otworzyła OnlyFansa, chętnie tam wbije. Jasper chce zrobić streama z ustki w tą sobotę, co będzie. No. Yeah. Fajnie. Dole. Chcesz albo nie chcesz, no jak nie chcesz, to się nie no, zgadzasz. Nie, no w sensie, no raczej się nie zgodzę, no bo to jest no nie. Męczące. Masz już plany, no to masz plany, nie? Czy no mam plany, no pas, no to pas, nie pas. Nie powiedzieć, że masz plany. Halo, Dawid. Bo Dawidowi się nie odmawia. Halo. No. I będziemy tam cały, nie? I cały tydzień będziemy, następną sobotę wyjeżdżamy. Dawid, ja wiem, ale nie będę dostępny raczej w tym terminie, dobrze? Bo będę... A kiedy? Bo mam już... A gdzie będziesz? Słucham? A gdzie będziesz? Ja na rowerze będę jeździł, pedałował. A to nie możesz przyjechać do Ustki następną sobotę? Dawid, nie dam rady. Jeżeli coś się zmieni, to dam ci znać. Dobrze, ale wstępnie mówię nie. No dobra. Ty... Dawaj do Ustki, nie gadaj, Adam. Dawaj. Ryściek, dawaj do Ustki, Adam, nie gadaj. Chodź, Legles, chodź, uzetnij na piele, kurwa. No dobra. Ty... Dawaj do Ustki, nie gadaj, Adam. Dawaj. Słyszałeś? Dobrze. Okrętem popłyniecie, filmików narobicie, no. O, ale dobry pomysł ma.
Dobrze, trzymam, idź do mnie. Dobrze, panie Ryszardzie, ja potrzebuję tylko wrócić do Warszawy, w swój kalendarz wejść i wtedy będę wiedział, dobrze? Co jak, bo mam naprawdę napięty grafik ostatnio, dużo pracy jest. Oczywiście, dobra. Oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. W Warszawie to zadzwoń. Dobrze, będę w Warszawie to zadzwoń. A, super. Ciekawe, czy będzie kontynuacja. Nie wiadomo, chyba Dan coś tam swojego będzie robił. Ale super, super, super odcinek, super.